Prezydenci największych miast w regionie i członkowie ruchu Tak dla Polski bronią marszałka Jakuba Chełstowskiego, tego samego, którego jeszcze pół roku temu otwarcie krytykowali. Wtedy jednak był w PiS, a dziś już nie jest. Akcja samorządowców to pokłosie wniosku o odwołanie marszałka, który złożyli jego byli już koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Radni sejmiku z PiS argumentują m.in., że Chełstowski został wybrany na marszałka dzięki głosom mieszkańców i teraz nie ma już mandatu do sprawowania władzy. Samorządowcy uważają to za hipokryzję, przypominając zdradę Wojciecha Kałuży, która pozwoliła PiS-owi przejąć władzę w województwie śląskim. Jeszcze większą hipokryzją jest to, gdy Prawo i Sprawiedliwość, radni Prawa i Sprawiedliwości mówią o różnego rodzaju problemach, zarzutach, m.in. Funduszu Górnośląskim, którym to znajomi i przyjaciele pana Kałuży pełnili najważniejsze funkcje. Pana Kałuży dlatego m.in. już w Urzędzie Marszałkowskim nie ma. Zdaniem samorządowców z regionu do wniosku o odwołanie marszałka miał przyczynić się wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. I mamy propozycję dla pana wojewody. Zamiast toczyć takie polityczne gierki, zapraszamy go do nas, do wspólnego stołu, wspólnie z dwoma innymi najważniejszymi ludźmi w tym województwie, a więc z marszałkiem i z panem przewodniczącym metropolii Karolczakiem, weźmy się za problemy, które gnębią to województwo, ten region. My wiemy, jak to zrobić. W obronie Jakuba Chełstowskiego przed atakiem ze strony PiS-u stanął też prezydent Katowic, który w swoim mieście ma większość w Radzie Miasta dzięki koalicji z PiS-em. Przekonuje, że chodzi o coś więcej niż sprawy personalne. To są ważne sprawy dotyczące choćby nawet lotniska naszego GTL-u, gdzie wiemy, przewoźnik, który chce rozpocząć swoją działalność na lotnisku, niestety jest ograniczany czy wstrzymywany przez jakieś dziwne decyzje szczebla centralnego. Musimy o tym jasno i wyraźnie mówić, bo na tego typu działania absolutnie nie wyrażamy jakiejkolwiek zgody i aprobaty. Radni PiS nie mają szans na odwołanie marszałka. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo w tej inicjatywie chodzi o co innego, o uzyskanie trochę rozgłosu. Chociaż do wyborów samorządowych został jeszcze rok, to podobnych akcji będzie w najbliższych miesiącach coraz więcej.